Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o służalczości, uprzejmości, miłości i o tym, jaki to ma wpływ na kontrrewolucję. Zapraszam. Ten materiał nagrywam nietypowo z samego rana w naszej kaplicy w Klagenfurcie, gdzie jestem na sodalicyjnym wyjeździe, czyli wyjeździe z naszą szkolną sodalicją Amor Veritatis. Przyszła mi do głowy ważna myśl, która wynika gdzieś tam też bezpośrednio z naszych przemyśleń, powiedzmy takich wyjazdowych. I stwierdziłem, że to jest dobry materiał na materiał właśnie. I zanim jeszcze naszą modlitwę poranną odmówimy z sodalicją, chciałem ten materiał nagrać, podzielić się tymi kilkoma, moim zdaniem, cennymi przemyśleniami. Otóż święty Paweł mówi nam: w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Są to bardzo mocne słowa, bardzo ważne dla katolickiego życia. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Oczywiście nie oznacza to służalczości, a więc nie oznacza to próby przyjęcia jakiejś pozy, takiej teatralnej pozy, która by nadmiernie tak, eksponowała jakieś zewnętrzne oznaki czci. To niczemu nie służy i nie ma nic wspólnego z miłością. A właśnie z miłości powinna wypływać ta postawa, o której mówi święty Paweł. Prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość, czyli silne pragnienie dobra drugiej osoby. Najpierw mamy miłość do samego siebie. Z tej miłości, czyli z tego silnego pragnienia własnego dobra, czyli z troski o własne zbawienie, z tego przekonania, że tak, zostaliśmy właśnie tacy stworzeni przez Pana Boga, właśnie takich Pan Bóg chce nas do nieba zaprowadzić, oczywiście oczyszczonych, to znaczy oczywiście On chce, żebyśmy błędy zwalczali, a grzechy w nas zwalczali, a cnoty rozwijali. Tak? Oczywiście On chce tego nieustannego rozwoju, ale właśnie takich nas stworzył. Jednocześnie chce, żebyśmy my wykonywali pewną pracę, dlatego też mamy w nas pewne niedoskonałości. Oczywiście kwestia skutków grzechu pierworodnego, natomiast teoretycznie Pan Bóg mógłby te skutki razem z chrztem usunąć. Nie zrobił tego, dlatego że dobrym jest dla człowieka, żeby w ten sposób sam siebie naprawiał. Ale dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że potrzebujemy, żeby naprawdę wypełnić ten nakaz świętego Pawła. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Potrzebujemy mieć najpierw prawdziwą miłość własną. Potrzebujemy dobrze patrzeć na siebie, szanować samego siebie jako tą wieczną istotę, która ma cieszyć się nieustającą, wieczną radością samego Pana Boga w głębinach Trójcy Przenajświętszej, która jest powołana do tego, żeby wejść do nieba. I Pan Bóg faktycznie każdego dnia daje nam te łaski potrzebne do zbawienia, próbuje nas do siebie przyciągnąć i my mamy obowiązek go naśladować, a więc mamy i jeśli chodzi o nas, to te łaski wykorzystywać, starać się do niego zbliżyć i jeśli chodzi o drugą osobę, również powinniśmy w ten sposób na innych patrzeć, jako na te wieczne istoty, które są powołane do tego, żeby radować się radością Trójcy Przenajświętszej, które są powołane do tego, żeby stać się uczestnikami boskiej natury, jak to mówi święty Piotr. I właśnie ze względu na to wielkie powołanie, wielką godność człowieka, tak, tutaj mamy na myśli przede wszystkim tą nadprzyrodzoną, oczywiście ta naturalna również odgrywa swoje znaczenie. Powinniśmy właśnie w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzać. Skoro, jak powiedziałem, nie oznacza to, że mamy przyjmować jakieś zewnętrzne pozy, cóż więc to oznacza? Jak ma się ta prawdziwa miłość przejawiać w takim zwykłym, codziennym życiu? Otóż powinna się ona przejawiać w prostej uprzejmości bez służalczości. Cóż to znaczy? Co to jest to okazywanie czci? Otóż oznacza to, że powinniśmy każdego człowieka traktować właśnie jako człowieka, jako istotę, która została powołana do tego, żeby stać się uczestnikiem boskiej natury. A więc tak, z wielkim szacunkiem, ale jednocześnie oczywiście bez jakiegoś nadęcia, bez takiego sztucznego spięcia. Nie chodzi tutaj o zewnętrzną pozę. Chodzi o zrozumienie,
najpierw wewnątrz, do jak wielkich rzeczy ten człowiek jest powołany, i później na zewnątrz powinien wylewać się z tego pewien szacunek, pewna uprzejmość, gotowość do pomocy. To, do czego również jesteśmy bezpośrednio zobowiązani. Pan nasz Jezus Chrystus każe nam siebie naśladować, znaczy Jego naśladować, które On dźwigał nasze boleści, które On dźwigał nasz krzyż, i my w ten sposób również będziemy dostępowali zbawienia, gdy będziemy dla zbawienia innych w jakiś sposób pewne ofiary znosili. Taka postawa, trwała postawa uprzejmości, szacunku, będzie z jednej strony roztaczała ten zapach nieba, bo będzie faktycznie przejawem pewnej cnoty. To według ojca Woronieckiego to będzie to, co będzie nawracało duszę. Właśnie to. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Ojciec Woroniecki mówi, że gdy Pan Jezus Chrystus poleca nam, że mamy iść jak owce między wilki, to mówi właśnie o tym. Wilki, czyli ten świat, zły duch przede wszystkim, ale wszyscy wrogowie duszy, będą próbowali walczyć przeciwko zbawieniu duszy, przeciwko Kościołowi, walczyć przemocą, podstępem, nienawiścią. My natomiast nie możemy przyjąć tej samej strategii i jeśli spróbujemy, to i tak, w tej strategii na pewno przegramy, bo po prostu nie jest ona nam własna. Ta własna strategia Kościoła to jest właśnie miłość. To jest właśnie to, co święty Paweł mówi, bo to jest przejaw, konkretny przejaw miłości. I ojciec Woronicki mówi, że oczywiście, że Pan Jezus nie wysyła tych owiec tak po prostu na rzeź, choć nierzadko będzie to, skończy się to swego rodzaju męczeństwem, ale niekoniecznie tylko o to tutaj chodzi. Chodzi tutaj o główne zasadnicze nastawienie. My mamy iść właśnie z miłością, która przejawia się w szacunku, w uprzejmości. Wobec każdego, zgodnie oczywiście z jego stanem, zgodnie oczywiście z wiekiem, naszą relacją już z tą osobą. Oczywiście, że to w jakiś tam sposób powinno się różnić i tutaj roztropność powinna podpowiedzieć odpowiednie środki. Natomiast naszą zasadniczą postawą właśnie powinna być ta miłość, a z niej powinien wypływać szacunek. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Ojciec Woroniecki wspomina o tym, że nierzadko właśnie to zatwardziałych grzeszników nawraca. Że po tym, jak walczyli z Kościołem i dostrzegali, że ci, z którymi oni walczą, że oni cały czas zachowują wobec nich szacunek, a nawet właśnie prawdziwą miłość. Że to takie dusze, zagubione dusze potrafi nawrócić. I w ten właśnie sposób Pan nasz Jezus Chrystus ten świat zwycięża. I oczywiście już to widać w samym Jego życiu, gdzie On sam modli się za swoich prześladowców, gdzie On sam wobec Judasza, który zdradza Go pocałunkiem, mówi: przyjacielu, po coś przyszedł, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. On nie udaje, Pan nasz Jezus Chrystus nie udaje, że wszystko jest w porządku, ale mimo wszystko traktuje Go właśnie jak przyjaciela. Robi Mu wyrzut, tak, ale widzimy, jak w pewnym sensie jeszcze łagodny jest to wyrzut. I to jest właśnie to, co nam poleca święty Paweł. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nawet wtedy, kiedy trzeba zrobić wyrzut, nawet wtedy, kiedy trzeba coś skrytykować, właśnie tak jak Pan nasz Jezus Chrystus. Przyjacielu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. A więc taka postawa, troska o prawdziwą uprzejmość, o prawdziwą miłość, ona będzie roztaczała zapach nieba, ona będzie naszą duszę uspokajała, będzie sprawiała, że nam będzie dobrze z nami samymi, ale też innym będzie dobrze z nami, jednocześnie będzie nawracała duszę i oczywiście w ten sposób będzie faktycznie tym narzędziem ściśle kontrrewolucyjnym. Dlaczego? Dlatego, że rewolucja przecież z zasady stara się kłócić jednych z drugimi. Tak działa wszelka rewolucja, że chodzi o to, żeby podburzyć jednych przeciwko drugim. I właśnie dlatego ta zasada jest tą kontrrewolucyjną zasadą. Najbardziej kontrrewolucyjną zasadą, jaką tylko można sobie wyobrazić, jest to, co mówi święty Paweł. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Właśnie nawet jeśli są różnice właśnie w stanach, w poglądach, w jakiekolwiek, tak, które mogą prowadzić do jakichś napięć. Jeśli tą zasadę będziemy zachowywali, to wtedy skutecznie
podetniemy skrzydła rewolucji. Jak to jest możliwe, że taka jedna prosta zasada jakby spełnia aż tyle funkcji? No po prostu dlatego, że jest ona bardzo bliska samej cnoty miłości. A miłość, jak wiemy, zawiera w sobie wszystko, tak jak Pan nasz Jezus Chrystus mówi, ten, kto kocha, wypełnia wszystkie przykazania. To jest to najważniejsze przykazanie, miłość do Pana Boga, później miłość do bliźniego, w którym wszystkie inne już się zawierają. I to tutaj widzimy, na jak wielu poziomach to może dobrze zadziałać. A więc pamiętajmy, że przez zwykłe nasze codzienne zachowania, przez zwykłe nasze codzienne relacje, przez taką bardzo prostą praktykę uprzejmości wobec wszystkich, pewnego szacunku, który wypływa z prawdziwej miłości, nie sztucznego, teatralnego, skupionego tylko na zewnętrznych sprawach, ale naprawdę wynikającego z naszego przekonania, że to są nieśmiertelne dusze, które do zbawienia trzeba doprowadzić. Pamiętajmy, że takie proste rzeczy i nasze życie uczynią przyjemnym, i życie naszych bliskich uczynią przyjemnym, i do nieba doprowadzać będą, i jednocześnie rewolucji będą skrzydła podcinać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.